przeciwnej, po stronie opozycji tezy Andrzej Rzepliński. Zapraszam, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Mam pewien kłopot, nie rozumiem tego pytania. Czy obecny rząd, nie, to nie jest, to jest pytanie. Obecny rząd PiS ma prawo zmieniać ustrój Polski. Nie rozumiem, co znaczy obecny rząd, bo to implikuje takie założenie, że każdy rząd ma prawo zmieniać ustrój państwa, w tym przypadku Polski, czyli to jest od ściany do ściany co 4 lata albo co 5 lat, w zależności od tego, jak długo trwa kadencja parlamentu. Więc na pewno także rząd PiS nie ma prawa zmieniać ustroju. Rząd, z akcentem na rząd. Ustrój to jest urządzenie państwa, urządzenie gospodarki, urządzenie społeczeństwa, urządzenie się państwa wobec jego najbliższych partnerów strategicznych, sojuszników, nie na 4 lata. Każdy ustrój nieco się zmienia. Ten przyjęty, zapisany w Konstytucji jest, tutaj oczywiście nie chcę używać argumentu, a ja znam taki przykład, taką Konstytucję, takie państwo, bo tutaj naprawdę byśmy zabrnęli do nikąd. Trzymajmy się Polski. Naprawdę zasługujemy na to, żeby mieć pewne trwałe urządzenie naszego państwa, jego podstawowych instytucji, oparte w zapisane bardzo silnie i w tym, co, czego się nasze społeczeństwo domagało w 80 roku i to, o czym marzyli ci, którzy walczyli o wolność z okupantami rosyjskimi i niemieckimi. I to, jak pracowaliśmy na rzecz tego ustroju przez ostatnie 28 lat. Ustrój każdego państwa do pewnego stopnia ewoluuje. Oddziałują na niego pewne dynamizmy silne, ważne, wewnętrzne, także zewnętrzne. Przystąpienie państwa do, w naszym przypadku to był przedmiot marzeń, żebyśmy byli członkiem klubu, który się nazywa Rada Europy, potem Pakt Północnoatlantycki, Unia Europejska, i żebyśmy byli ważnymi partnerami w tych układach, wzmacniając nasz ustrój, naszą pozycję, nasze poczucie, że mamy coś zaoferowania, nie tylko swoim obywatelom, ale również innym, i że nasz głos będzie słyszalny nie dlatego, że będziemy pompować sobie jakieś przekonanie o własnej wyjątkowości, ale w pracy nad sobą. Czasami są takie instytucje, które, których wprowadzenie do Konstytucji, ale w ramach Konstytucji, w ramach ustroju ma wpływ na pewien koloryt ustroju państwa. Na przykład przyjęcie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu silnie w pewnym obszarze zabarwiło ustrój Polski i jego ewolucję. Gdyby nie powstał Instytut Pamięci Narodowej, to zapewne szereg rzeczy wyglądałoby inaczej, w moim przekonaniu wyglądałyby gorzej. To, co się z naszym narodem działo przez 50 lat, zasługiwało na powołanie takiej placówki. Czy to była zmiana ustrojowa? Tak. Czy w prawach Konstytucji zrobiona? Tak. Czy podlega kontroli Konstytucji, różnych instytucji konstytucyjnych? Tak. Czy czasami się na te zmiany wokół tylko tego, a historia dla Polaków ma kapitalne znaczenie, bo byliśmy wypluci z Europy na dobre ponad 100 lat i w związku z tym badanie tej własnej historii rozumienia ma znaczenie. Można zmienić ustrój przewrotem, przewrotem wojskowym albo takim przewrotem na siłę. I co nam zrobicie? Możemy uchwalić dowolną ustawę niekonstytucyjną. Dowolną.
Bo mamy większość. Nie ma demokracji konstytucyjnej w Polsce już, bo w demokracji konstytucyjnej muszą być dwie fundamentalne rzeczy. W samej demokracji konstytucyjnej mówię o wolnościach obywateli, w samych rządach prawa. Demokracja konstytucyjna wymaga wolnych i rzetelnych wyborów parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich i wymaga demokratycznego stanowienia prawa, czyli z poszanowaniem mniejszości politycznej w parlamencie. W państwie prawnym mniejszość polityczna, czyli opozycja, jest instytucją parlamentu, a nie jest to zbiór zdrajców, jakichś innych sprzedawczyków, złoczyńców, usuwanych zupełnie na margines. Wtedy jest tworzone żmudnie, ale dobre prawo. To prawo może szybciej pewne instytucje zmienić, może wolniej, ale to się dzieje tam, gdzie powinno się dziać, w sposób demokratyczny. Tego już nie ma. Czy to zostało zmienione? Zostało, więc ustrój został zmieniony, ale nie dlatego, że partia, która ma perspektywę 4 lat, zmienia ustrój w ramach konstytucji, tylko dlatego, że w drodze przewrotu konstytucyjnego to czyni. Więc pytanie, czy ma prawo zmienić? Nie ma, ale robi to. No i co zrobimy? Nic. Dziękuję. Dziękuję bardzo.